Chodź, panie Dominiku. Kasper Maku, Eska. Maciej Dziadkowiec, 37. Start! I pamiętamy, trzy otworzenia. I na uprzejmości tutaj ekipy S-Time, no to będziemy przechodzić do dekoracji triumfatorek i triumfatorów w dniu dzisiejszym. Także serdecznie Państwa zachęcamy do pozostania. Pogoda jest naprawdę super jak do tej pory i tego się trzymamy, niech już tak zostanie do samego końca dnia. No i mamy panów na finale, na pierwszym, przepraszam, nie finałowym, na pierwszym okrążeniu. Koniec pierwszego okrążenia, rozpoczyna okrążenie drugie. Jadą sobie tutaj, można powiedzieć, w miarę spokojnym tempem, ale oniż ich zasuwamy pięknie. Wszystkich zawodników mamy z ukończonym pierwszym okrążeniem. Panowie powolutku będą kończyć okrążenie numer 2. Przyglądam się, jak wygląda sytuacja na zachodzie bez zmian. Wszystko jest na razie dokładnie tak samo, jak do tej pory było. Czyli Tytus jest na miejscu pierwszym i prowadzi cały peleton. Musi mu strasznie chlapać spod koła, że chłopaki siedzą tak daleko. Co do piasku z welodromu nie lubicie? No i chłopaki rozpoczynają finałowe, ostatnie okrążenie. No i tutaj naprawdę... Także moi drodzy, przypominamy tylko, że nie tylko będziemy dekorować pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale mamy również gadżety dla wszystkich pozostałych uczestników. Będą losowania, także zostańcie Państwo z nami. Jest ciepło, jest co prawda trochę mokro, ale zostańcie z nami, bo naprawdę, naprawdę warto. Także nie odchodźcie pochopnie od nas. Jeszcze ostatnie okrążenie, a my tu będziemy obserwować, moi drodzy, finish. No i o to właśnie chodzi w tym sporcie. Będzie tu walka do końca. No, tak. Jak to mówią, z koła wiesz? Ja sobie też zrobię wam zdjęcie. Brawo, chłopaki. Cały wyścig prowadził. Brawo! Cały wyścig prowadził, ty tu jest bardzo ładna jazda, ale tutaj taktyka. Na końcu niestety wzięła w górę, ale Tytus, znamy go, on zawsze piękny ojca, nie kalkuluje. Kasper Maku był tym, który na ostatniej prostej pokazał kawał kolarstwa i wyszedł pięknie z Tytusowi. Tak to się, słuchajcie, właśnie robi. Wielkie brawa dla naszych fantastycznych gentlemanów, to już kawał kolarstwa było pokazane. Kasper, jeszcze chwilę. Na tym nowotarskim welodromie. Naprawdę świetna sprawa. To już wyglądało naprawdę, panowie, dobrze.